Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zaniewicz Tadeusz. Po mojej prawej stronie pani Małgorzata Jarosz. Po lewej Antoniuk Piotr. Kandydujemy z Komitetu Wyborczego pana Marcina Duszka. Ja kandyduję z okręgu 14, pani Małgorzata z 13, pan Piotr z 15. Dzisiaj chcemy Państwu przedstawić problemy, jakie w naszych okręgach występują. Jesteśmy świadomi tego, nawet przystępując do kandydowania, że należy wiele w tych okręgach poprawić. Głównym problemem tutaj, szczególnie w tym okręgu, jest problem komunikacji drogowej. Dzisiaj komunikacja na ulicy Partyzentów jest w znaczny sposób utrudniona poprzez olbrzymie korki, które utrudniają dojazd do przedszkola, do szkoły, do dworca kolejowego. Połączenie drogowe z tak zwanym zatorem jest tylko i wyłącznie przez ulicę Partyzantów. Został nam w Międzyrzecu tylko jeden przejazd kolejowy, w którym wszyscy muszą się przemieszczać na drugą stronę albo dojeżdżać do tych obiektów, o których wspomniałem wcześniej. Rozwiązaniem jedynym byłoby szybkie zakończenie obwodnicy wschodniej, która została rozpoczęta. Ten temat przez kilka kadencji już był podnoszony przez wszystkich kandydatów i na burmistrzów, i na radnych. Natomiast ten początek, owszem, bardzo potrzebny i wskazany był. Natomiast nikt nie chce zadeklarować końca tej inwestycji. Wydaje się, że ten zespół jest na tyle odpowiedzialny, silny, że podoła tym problemom. Poprzednia władza zaniechała wielu spraw, czasami drobnych, ale bardzo ważnych dla mieszkańców Międzyrzecza. W związku z tym prosimy Państwa o zagłosowanie 7 kwietnia na nasz komitet Marcina Duszka. Na pewno nie będziecie rozczarowani. To są ludzie, którzy, mam nadzieję, będą reprezentowali Państwa w Radzie Miasta właśnie w celu rozwiązywania Waszych problemów dotyczących tej części Międzyrzeca. Te problemy przekładają się na paraliż komunikacyjny całego miasta. Stąd ci radni, ci kandydaci, jeżeli wygrają, muszą ci ludzie w całą trójkę odpowiadać właśnie za strategię, za pomysł rozwoju, za rozważenie tych wszystkich kwestii problematycznych, które są tutaj. Ci ludzie muszą iść jednym blokiem, muszą mówić jednym głosem, bo te problemy tutaj są bardzo trudne. Dziękuję serdecznie tym trzem wspaniałym osobom, które reprezentują Komitet Ponad Podziałami, komitet, który założyliśmy, by rozwiązywać problemy dzielnicy, w której się znajdujemy, w zasadzie dzielnic, bo to trzy okręgi, czyli Zatorze, czyli okolica ulicy Kościuszki i sama ulica Kościuszki oraz Partyzantów, osiedle Zrębowskie. To są osoby, które jednym blokiem, jednym głosem muszą reprezentować interesy państwa właśnie w tym regionie miasta, te najbardziej bolące, dolegliwe i dokuczające wszystkim mieszkańcom całego miasta, nie tylko waszym mieszkańcom, bo te problemy z Partyzantów, z Kościuszki, z Zatorza przekładają się na problemy wszystkich mieszkańców. To wasze i moje najpilniejsze zadanie do rozwiązania, jeżeli uda nam się wygrać te wybory, żeby te kwestie korków, paraliżu komunikacyjnego, braków w związku z tym bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, żeby one były najpilniej rozwiązane. Są koncepcje, które do tej pory nie były rozważane, żeby te rozwiązania komunikacyjne usprawnić. Mam nadzieję, że wspólnie bardzo szybko rozwiążemy ten problem.